Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w kolejnym odcinku naszymi Stanami Konfederacji. Nigdy się tego nie nauczę, no a czerwonymi Stanami Zjednoczonymi. W sumie tam, no szkoda, że to wczoraj ten odcinek nie wyszedł, było fajnie, bo byśmy po prostu zrobili sobie ze zniewolania US&A. Dobra. Ale tak czy siak, no mamy nowych generałów, mamy pozycje po prostu jeszcze nieprzygotowane tutaj dla nas, no ale jesteśmy już blisko naszej wojny ze Stanami. Jak widzicie, forty zwiększyłem do 8, w większości prowincji, co już nam się chyba wszędzie to poprawia. Dzisiaj nie będzie tej muzyczki też niestety sowiecko-radzieckiej, bo no niestety, no prawa autorskie! A jednak sporo mi to kosztuje, jak nie zarabiam w tej serii, więc też nie, tak, już niech będzie, że są pazerni na hajsy. No dobra, ale tak, przygotowujemy się dośbanie tutaj do naszej wojny nadchodzącej, kolejne fabryki budujemy, zawsze to jest ten największy bonus, więc to budujemy również. Fajnie będą Widraw, jak najbardziej, a ja chcę po prostu stoczyć tą wojnę. Dobra, będziemy mieli wojnę, przydałoby się coś do wojny, ale nie ma nic do wojny, chyba że Antradition, okej, zmniejszymy sobie, nie będzie. Mam 47% szans na wygraną w wyborach. Będzie autonomia do przeżycia, dyplomatycznie do przeżycia, hajsy też do przeżycia, autonomia do przeżycia. To jest drugi hajs, co tak trafimy teraz. Nie bardzo. I sobie po prostu wrzuciłem na playlistę na ten moment. Zert alerta rzeczy. Dobra, tu jest flota łoamerykańska, o Boże. Ile tu dokumentów mam? Boże. Dobra, możliwe, że będę musiał jednak tutaj wziąć naszą handlówkę również. Tutaj całą wysłać, bo będziemy chcieli stoczyć bitwę z flotą amerykańską, która jest tutaj. Mają przewagę. Bo nam się uda ich pokonać, może nie. Zobaczymy. O, imperializm Cassius Belli się wykorzystał. Ja wam dam imperialistom zasłanym. Będziemy walczyli o równość tego kraju. Poza tym też zrobiłem coś złego, bo wziąłem 82 technologię. Już mamy francuskie 75, mamy modern kawalery i za chwilę byśmy mieli potem co? Ciężkie czołgi za chwilę będziemy mieli w ogóle oraz machine guny po prostu w naszych, no to tutaj zniszczymy technologicznie totalnie USA fucking say. Więc to możliwe, że będzie fajną opcją tutaj dla nas. Wytłumaczyliście mi, że to nie jest do końca tak, że jak przyjąłem order, to już jesteśmy komunistami, no że tutaj jest to związane z eventem jakimś, z disasterem. Fascist Revolution. Mamy Communism Revolution, at least 82, czyli musimy, ja to zrobię, ja to chcę. Ja chcę mieć komunistyczną rewolucję w naszym kraju, zrobimy to sobie za jakiś czas. Stabilność musimy w takim razie zmniejszać i administrację technologiczną musimy mieć przynajmniej 80%, więc jesteśmy także blisko tego. No ale my się szykujemy na, w razie do wojny ze Stanami. No mamy 180 tysięcy wojska, oni mają na ten moment prawie 300 tysięcy. No ja myślę, że damy radę. Że jakoś tutaj po prostu jesteśmy do tego lepiej przygotowani, tym bardziej, że gdzieś tam jakieś zadupy polecieli, ale musimy zrobić tylko właśnie Nowy Jork. 253 okręty są gotowe do walki. Co prawda to zmniejszyło bonusy z handlu, ale wciąż na prawie nie się zarabiamy. Okej. Okay. Jesteśmy gotowi. Już mam wrażenie, że muzyka może być trochę za głośna, więc ją troszeczkę jeszcze przyciszę wam. Żeby nie było. Mexico dołączy! Liberia też dołączy, ale to walczy. Nacjonalizm Cassius Belli. No nacjonalistycznego to jeszcze wykorzystać nie będę, na razie jeszcze imperialne wykorzystajmy. Jak najbardziej. I tutaj nasza armia na początku niech leci na stolicę USA. Okej, pierwsze zwycięstwo naszej floty. Ej, jak to się wydarzyło? Coś tu się zrobiło? Jakie coś to wypłynęło z portu i nie walczyło z nami? Okej, kolejne zwycięstwo naszej wielkiej, wspaniałej floty. Schowajmy się na chwilę do portu, żebyśmy się naprawili. No, ale za chwilę ich tutaj dopadniemy.
No, poczekamy, niech Amerykańscy sobie gdzieś tam przyjdą. No, my mamy z nimi dość długą granicę na ten moment. Trochę źle z tym Mexico, no ale musimy najpierw w głównej mierze pobić Amerykańców tak naprawdę. Kurka, no już mają karty, relacje dyplomatyczne. A, ja wiem, czego nie wziąłem. Ja wiem, czego nie wziąłem. Kurde! Infiltrate Administration, niech nasi szpiedzy nam tutaj działają jak najbardziej. Gdzie oni mają te swoje wojska amerykańskie? Tak samo z Mexico wysiedniemy. Nie wiem, czego mają. Mexico to jest po prostu nic tak naprawdę dla nas. Tutaj padnie ich stolica. Tutaj naszą flotę wyciągniemy z portu. To sobie tu już możemy naciągnąć do sprawy na maksa. Pani ich stolica, no to mamy naprawdę sport. Tym bardziej, że oni chyba nadal jedyne forty mają w tej okolicy, więc możemy to wszystko pozdobywać. Wiemy, że oni też nic nie mają w okolicy, więc możemy wysłać nasze wojska. Po prostu niech tutaj to zabezpieczą. Dobra, straciliśmy jakieś lekkie okręty. Dobra, Nowy Jork i ta ważna bitwa się właśnie nam wydarzyła. Nie wiem, czy damy radę. Czy damy radę, czy nie damy radę. No niby mamy dużą przewagę okrętów. Nie wiem, jak tutaj się to liczy w ogóle. Jeden do przewagi, mam większe morale. 40 okrętów w linii nam może walczyć, u nich 37. Więc u nas walczy 20 ciężkich pewnie w pierwszej linii. Plus 20 lekkich, czyli oni mogą mieć przewagę w linii na początku, tak? Okej, wygrali tą bitwę. Ale zaraz potem do kolejnej dojdzie, bo mają tutaj port. Ostrzelać, po prostu zniszczyć ich totalnie. No i mamy system fortów odpowiedni, no a przed Meksykiem też nas to obroni, więc to nic złego się nie wydarzy. Z Meksykiem to najchętniej bym white peace'ował tą wojnę, bo nic nie dostajemy tak naprawdę, nic o nich też nie chcę. Dobra, kolejna, chociaż nie wiem, tutaj stójcie, czekajcie, zaczynamy kolejną bitwę. Tracą te okręty ciężkie, trzeba... Uuu, jaki wpier, 10 ciężkich okrętów teraz ty tutaj. I ty w pójtu. Żeby mi się nie dać naprawić. Teraz to zdobędziemy. Sami siły też troszeczkę podreperujmy. Mamy, znowu ich przechwyciliśmy. Stabilność czy prestiż? Jak jesteśmy z prestiżem? A kurka, miałem gdzieś stabilność. Zapomniałem o tym. No nic, ale to tak czy siak będziemy to robili w najbliższym czasie. Okej, tutaj trzeba wysłać armię. Forty zdobyte. O, jeszcze tutaj na północy w Massachusetts, Boston. Kurka, jedna seria upadek, druga seria upadek USA. No wreszcie przynajmniej mi nie zdobywają całego kraju z Afriko. Nasze wojska, jak widzicie, poszły na północ, zdobywamy ich najbogatsze terytoria, więc ich to naprawdę za chwilę zaboli. To bardzo. Nasza flota cały czas ich topi, nie dajemy im w ogóle odpoczywać. Też straciliśmy teraz te zdobyczne okręty bez wyzwań. 7 okrętów ciężkich straciliśmy. No to już jest... już boli, ale... no też jest jak najbardziej do przeżycia. Że topmy ich dalej, no nie będzie odpoczynku, no nie będzie. Bitwa za bitwą. Bitwa za bitwą, 19-14 okrętów, kurka. A nie, to ja tu wygrywam teraz, dobra. Jeden ciężki, 6 tych. Okej, okay. Zdaje mi się, że tutaj będzie kolejna bitwa. Przechwyciliśmy ich lekkie okręty. Transportowe w zasadzie przechwyciliśmy i zatopiliśmy. No trzeba będzie, to dobudujemy ciężkiego okrętu. Stać nas na rozwój marynarki tak naprawdę, więc możemy jak najbardziej to zrobić. O, tu trochę gorzej to wygląda, nie mamy aż takiej przewagi, ale zniszczyliśmy wszystkie ciężkie okręty Stanów Zjednoczonych. Sami tracąc, zdobywając jeden. No to akurat takie fajne. Dobra, i najchętniej bym się teraz cofnął. Naprawił te okręty, dobudował. O, przyszli. Zdobyliśmy forty. Lećmy naszymi armiami tutaj na spotkanie. To tutaj to jest 9. armia Stanów Zjednoczonych. No ale spotka nasze dwie, więc do tego jeszcze nie mają dowódców. Okej, tu jest jeszcze jedna armia.
się na nich weźmiemy i bijemy. Okej, coś gdzieś straciliśmy? Ten fort tu... Zdobyli mi ten fort? Boże. Szybko. Dobra, jak to wygląda? Mamy karę, mamy lepsze morale, lepszą dyscyplinę. No, nadal ich miażdżemy, mamy dużą przewagę w armatach, co jest niesamowicie ważne tutaj. Podczas tych naszych rozgrywek. Zobaczcie, jakie oni straty mają. O kurka, chyba mi teraz losowanie nie poszło. I to bardzo. Czyli to nie jest taka jednostronna wojna, jak to miało miejsce wcześniej. Potrzebujemy czołgu! Potrzebujemy czołgu w tej naszej... No, porównywanie to wygląda, niestety. Co oznacza, że mogę mieć tu problemy o przetrwanie, nie? Więc przydałoby się tutaj powiedzieć, czyli trzeba byłoby Meksyku się pozbyć z tej wojny jak najszybciej. Wrócimy nasze armię tutaj. Naszą flotę naprawmy. W sumie tutaj moglibyśmy coś dobudować, taką mniejszą armię. Nie czyści to bardziej w atakiem. Więc tutaj mi się zdesantowało, nie wiem skąd to się w ogóle wzięło, no ale jest niestety. Ja myślę, że w takim razie teraz zrobimy jednak to pierwsze uderzenie na Meksyk. Ewentualnie odbijemy też nasze forty tutaj. A, jeszcze tego wam nie powiedziałem. Ja jestem w sojuszu z Rosją. O, ale Alaska to... Jestem w sojuszu z Rosją. Tego wam nie powiedziałem w ogóle, że jesteśmy w sojuszu z Rosją, naszymi braćmi ideologii, żeby tak było. To jest akurat bardzo śmieszne, że mi się udało to zrobić, no ale się udało, nie? To jest najważniejsze w tym wszystkim. Dobra, bunty się odpaliły, to w sumie na dobrze. Mamy możliwość wygrywania dość szybko floty, to poproszę do 40... Co to są już? Co to jest za typ okrętów? Są to tak, heavy shipy, ale jak one są tutaj nazywane? A, niszczyciele, dobra. Mamy, to jest armia jako Fort Smith. Panie byłoby ją przechwycić. No w sumie tak... Meksykanów to myślę, że ta 50 mi starczy. Setkę możemy tutaj wysłać. I toczyć walki. Nie wiem, czy ich dorwa. A tutaj jest też kolejna armia na południu. Może tą dorwimy. Oni pewnie zaraz lecą odbić swoją stolicę i tak dalej. To też mi zajmie troszeczkę czasu, a ja Meksyk za ten czas zniszczę i wyrwę z tej walki. Gdzie oni tu są? Chyba, że łączą się z Meksykiem. Dobra, zeszli z fortu. No ale my możemy lecieć dosłownie na Mexico. Ale na Mexico to nie, to właśnie tą 50-tkę jedną. A my tutaj lecimy w takim razie, odbić ten fort. Ty chodź na Mexico. I zobacz, wpisujemy. Jak tylko będzie się dało, to po prostu Nowy Jork straciliśmy. Trudno, odbijemy go jeszcze. Po prostu jest, będzie masa biegania za tymi jednostkami ze Stanów Zjednoczonych. Liberia to nawet nie wiem, gdzie jest. O, wstakłej przed, wyjebiście. Teraz El Paso odbijemy. No, minus jest taki, że po prostu mamy dużo biegania w tym wszystkim. To poproszę, niech to padnie jak najszybciej. Czternastkę tutaj. Oj, źle to wygląda. Mexico, spadaj mi z tej wojny, Sue for Peace. Jeszcze? Stolicy wam odległo. No, trzeba wam zniszczyć armię przy okazji. Tabasco, zniszczmy. Bitwa pod Tabasco. Dobra, wbijamy się w Meksyk. Ej, ładnie ich niszczymy, po prostu miażdżymy totalnie. El Paso padło. Nie lećmy tutaj ich dorwać, a nuż się nam uda. Ach, niestety straciliśmy. To te forty nam nic nie dają, tylko tyle, że muszą te swoje armie dawać większe. No niestety to jest minus duży. Dobra, co ja mogę rozwinąć? Tutaj to dajesz. Jak najbardziej.
Ale wyjdziemy. I w sumie możemy teraz wysłać naszą misję na Hunt Enemy. Co to za muzyka jakaś dziwna? Czekajcie. No niby to też było z Red Alerta trójki. Dobra, tutaj stoczymy bitwę pod Nashville. Oj, tutaj mi się trochę tego przedarło. No a to zaraz odbijemy ten fort. Trzeba, będzie to będziemy tłumili. Okej, lecimy na stolicę Mexico. Jeszcze raz. Jaka bieganina. To więcej pewnie na Attrition tracę niż na czymkolwiek innym, tak naprawdę. Okej. Fajnie się podzielili w sumie. Ale na razie to trudno. Graliśmy tutaj stoczyć bitwę. Claim. Coś tam nobility mi się odpaliło, ale to walić ich. Tutaj tam ten fort mi tak czy siak odbije terytoria. Niech to oczyszczą. Jesteśmy na stolicy Meksyku. Su for peace. No dajcie mi tego peace deala. Jak najkrótszy, bo będziemy musieli ich od razu atakować, jak tylko będzie się dodało. Tu się cofnijmy, stoczmy tutaj bitwę. No muszę chyba system fortów w takim razie może zrobić po całym kraju, bo to jest bez sensu, jak się przez tą linię tak łatwo przedzierają, to jak wolę chyba po całym kraju im porobić. O! Rozstrzelana armia. No to kolejną rozstrzelajmy tutaj na południu. Moja flota. Kurde, ile piratów tutaj jest teraz w tym momencie. Co oni jakieś złe rzeczy robią? Maryland straciliśmy. Boże. Jakie to upierdliwe. Trial, dobra, withdraw from public law. Okej. Kolejna bitwa. Okej, kolejną bitwę przegrali. Chyba na południu się wycofują. A, stolicę straciliśmy. To źle. To bardzo źle w sumie. To choć mi ten fort odbierz. No i chyba tu się cofają w takim razie. Dobra. Jedną armię tutaj wyślemy na południe. Będziemy ich gonili. Drugą armię tutaj na odbicie naszej stolicy. W sumie i odbicie tutaj też naszego fortu. Co? Lost? Co? A, te swoje forty podbijali, dobra. No ale mamy Meksyk, tak? Meksyk udało nam się z wojny już wycofać, więc tam na południe nie będziemy musieli aż tak dużej armii wysyłać. Może się po prostu skup... Kurde! Co to było w ogóle? Co to za pomyłka? Co tu się wydarzyło? W zasadzie to możemy tak zrobić, to raczej powinno od razu paść. Nasza stolica odbita. Chodźmy tu. Ty tu odbijasz. Dobra, przyspieszmy to. To zaczyna być coraz bardziej problematyczne, powiem wam szczerze mówiąc. Tutaj mogą się na mnie zaraz rzucić naprawdę potężne siły. Dobra, to odbiliśmy. Chodźmy tutaj. Po prostu mają, no mają te oddziały tutaj wycofane, tak? Które po prostu nie są w stanie... Okej, jakiś generał mi umarł. Czyżby to li się zabił? Nie, to z marynarki chyba. Tam dowódca odszedł niestety. O! Ale że co? Francja dołączyła do tej wojny? Trzymajmy, no ja nie wiem, czy ja tutaj dam radę. Posiłki są w drodze. Tu mi znowu zajmują stolicę. No, cofnijmy się niedaleko. I wtedy jeszcze raz ich ewentualnie zaatakujemy. Z posiłkami. Uhuhu, ten pałek mi się kończy. A na szczęście narobiliśmy nowego. Rozmnożyliśmy naród przez ten czas pokoju, więc żeby nie było. No, tutaj zaatakujmy. Once again, once more.
stolicy zajmą. To w sumie nic złego się dzieje, bo ją szybko odbijemy. A, lecimy. Ej, ale serio, co to za generał? Taki dobry? Tomas, no w szoku całkiem niezły. Ale powinniśmy ich dosłownie tu zmiażdżyć. A nie miało to miejsca. Weźmy tą 40. Okej, okay, fort odbity nasz, to teraz stolice. Lećmy. Jest najgorsze, to są chyba te po prostu liczby, że po prostu trzeba tu wszędzie tak bawić się i biegać. Nie byłoby ich w żaden sposób. Mimo wszystko. No tutaj pójdźmy, wbijmy się w nich. Powinno być trochę lepiej. No jest na szczęście troszeczkę lepiej. Tak, my jesteśmy wykończeni, chociaż tą wojną w jakikolwiek sposób my jesteśmy równie wykończeni. Zdobądźmy tego Wargola. Jedną armię tu wycofajmy, drugą na północ dajmy. Po prostu ta popierdółka mi tutaj będzie teraz biegała i zajmowała. No tutaj nad forty nie są w stanie zdobyć, więc to jest najlepsze w tym wszystkim. Nauczka na przyszłość, sfortyfikuj cały kraj. Już nie miał tego problemu. Drugi raz. Okej, okay, tutaj się wbijemy w te cztery... No kurde, co jest? Wbijmy się w nich. Dobra, stolica zdobyta. No i mamy pierwszą część naszej wojny za nami. Dzięki wam za oglądanie. No i widzimy się jutro o godzinie 12. Do zobaczenia. Pa, pa.